to uwikłanie się i wyprowadzenie ludzi na ulicy. Tak, bo mimo zimna tam setki osób stoją. Nie udawajmy, że to rząd tą bitwę wygrał. Myślę, że jeżeli ją wygra, to będzie prusowe zwycięstwo. Rząd miał wszystkie instrumenty w ręku. Zakończyło się uruchomieniem demonstracji, ludzi na ulicach, TV Republika, ileś tam razy więcej widzów, Lis, Tadla, Kraśko, Orłoś, no to były zarobki absolutnie imponujące, porównywalne, czy nawet w przypadku Tomasza Lisa większe niż tych obecnych. Opozycja totalna szła do Unii, skarży pyta, bez kopyta. Na pewno retoryka obecnych władz czasami może przypominać retorykę władz stanu wojennego. Pan miał rację, był popis. W wyborach samorządowych był popis, potem to się zmieniło. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Mikołaj Dowajko, redakcja Goniec.pl, raport Gońca. Dzisiaj z Państwem i ze mną w studiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa równie serdecznie, a może nawet jeszcze bardziej serdecznie niż Pan. No to panie możemy pośle, licytować, możemy licytować. Nie będziemy się licytować, licytują się aktualnie w TVP, kto jest prezesem, bo mieliśmy w ciągu 2-3 dni, w sumie to 4 prezesów po kolei. Pan Matyszkiewicz, też był pan Sygut, pan Adamczyk, jeszcze jeden pan w międzyczasie wybrany przez Radę Nadzorczą, teraz mi nazwisko akurat wypadło. Maciej Ubiński. Tak. PO prezesa. Dokładnie. I w związku z tym, jak to jest w końcu z tym TVP? No bo oczywiście większość rządowa nie ustąpi. Wy też nie zamierzacie ustąpić. Plac Powstańców się, powiedzmy, broni. Woronicza już jest, powiedziałbym, rządowe. Oczywiście tak mówię pół żartem, pół serio, szanowni państwo. Aczkolwiek tak trochę wygląda z boku dla zwykłego obywatela, no, który to ogląda i te sceny spod właśnie Placu Powstańców, gdzie tam tłum i Michał Adamczyk w oknie, czy Jan Paweł II tam macha. No trochę to tak wygląda z jednej strony groteskowo, no ale z drugiej strony to jest nasza rzeczywistość dzisiaj. Dobra wiadomość dla ludzi, którzy mają pierwszą literę imienia M, bo z tych 4 prezesów telewizji, które pan wymienił, aż 3, to właśnie ludzie, którzy mają pierwszą literę imienia M. Najpierw Mateusz Matyszkiewicz, potem Maciej Łopiński i na końcu Michał Adamczyk. No i on jest legalnym prezesem. Natomiast no, rzeczywiście dużo się dzieje wokół mediów. Rząd sam chyba do końca nie wie, czego chce, no bo najpierw usiłował przejąć w ten sposób, potem w inny sposób, chodzi o likwidację radia, telewizji, Polskiej Agencji Prasowej. No właśnie, bo teraz przez to, że to jest w stanie likwidacji przez ministra kultury, no to wydarzy się to, że będzie można też te spółki restrukturyzować, tak? Jakby podejmować działania w celu ratowania spółki, no, tak, jego stanu finansowego. Przyzna pan, że można to było zrobić od samego początku, a tego rząd nie zrobił, wybrał inną metodę, ale z drugiej strony, okazała się nieskuteczna. Ale z drugiej strony właśnie w tym momencie, kiedy prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową właśnie, która miała przekazywać pieniądze na TVP, która miała ratować ten budżet, który miał mieć ponoć 2,5 miliarda dziury, no to wtedy właśnie potraktowano to jako taką podstawę pod to, żeby postawić te spółki w stan likwidacji. W związku z tym no, wiele osób pisze, że moralnym zwycięzcą jest Andrzej Duda, no, ale faktycznym zwycięzcą jest Bartłomiej Sienkiewicz w tej całej sytuacji, który będzie mógł tą TVP zrestrukturyzować. Jeżeli zwycięzcą w polityce jest ten, który zrobił wielką zadymę antyrządową, to się stało i to na całą Europę i pół świata, jeżeli międzynarodowe organizacje dziennikarskie protestują przeciwko temu, co się dzieje w Polsce. Jeżeli poważne pisma amerykańskie, jak Spectator czy New York Post opisują tę sytuację nieprzychylnie dla obecnego rządu, no to jest to porażka ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a nie jego sukces. Natomiast no, myślę, że to uwikłanie się i wyprowadzenie ludzi na ulicy. Tak, bo mimo zimna tam setki osób stoją. No ale właśnie setki, a nie tysiące. Zgoda. Myślę, że porównując z manifestacjami wieloma KOD-u, to nawet liczniejsze niż manifestacje kodziarskie. Natomiast no, jednak miała to być operacja błyskawiczna, po cichu, nie budząca wielkich emocji.
taki blitzkrieg. Okazało się, że... Czy może nie wszystko wyszło w ramach tego blitzkriegu, ale teraz mamy na TVP1 zamiast wiadomości 19.30. No i mam wrażenie, że przynajmniej o to chodziło też rządowi, no tak, tylko, że to nieistotne jakby czasami jest styl, ale sam fakt, tak? No bo teraz zbliżają się eurowybory, zbliżają się wybory samorządowe, no a gdyby czekać na to wszystko, też musi się dogadywać z prezydentem, no to te negocjacje mogły no tak, trwać miesiącami. Że jest pewna amunicja, jest taki napęd dla opozycji, dla Prawa i Sprawiedliwości, mobilizacja elektoratu, co się stało, a mój 13-letni syn pyta, tato, a dlaczego na TVP to samo, co na TVP Polonia i na TVP Info? Tłumaczę mu oczywiście, przedtem tego nie robiłem. Więc i myślę, że wiele osób się zastanawia, dlaczego. To nie jest dobre dla rządu i naprawdę nie udawajmy, że ktoś rząd tą bitwę wygrał. Myślę, że jeżeli ją wygra, to będzie prusowe zwycięstwo. Na razie ją przegrywa. Pytanie, czy to paliwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, jak pan to relacjonuje, będzie, powiedziałbym, na tyle, nie wiem, samolotowy, że w eurowyborach, no to będzie pierwsze miejsce znowu z dużą przewagą. No bo powiedzmy sobie tak, aktualnie, no można było tą kartę rozegrać w różny sposób. Ja mam wrażenie, że rozegrano ją w sposób również taki łopatologiczny, nie wiem jak to nazwać, kupując te budynki. I pytanie, jak tak szeroko zadziała ta mobilizacja, no bo jednak, jeżeli na ulicy stoi set, a nie tysięcy osób, no to jednak to jest z jednej strony jakaś mobilizacja, no ale to mimo wszystko, ale jest trochę porażka, no i gdyby ta sprawa ruszała tysiące polskich serc, tak to powiedzmy, no to myślę, że więcej osób się zjawiło. No, rząd miał wszystkie instrumenty w ręku. Zakończyło się uruchomieniem demonstracji, ludzi na ulicach, TV Republika, ileś tam razy więcej widzów, które przyjęła z TVP, czy TVP Info, a niekorzystne komentarze na arenie międzynarodowej, co się rządowi temu do tej pory nie zdarzało i w ogóle opozycja była pod parasolem zachodnich mediów, to się w jakiejś mierze skończyło, niecałkowicie. Więc myślę, że to po prostu zostało źle rozegrane przez rząd. Stąd ten wściekły premier Tusk, który tam obsztorcowuje ministra Sienkiewicza. Była taka scena w Sejmie pokazana przez telewizję. To zostało źle rozegrane przez rząd, no ale to nie nasze zmartwienie. Co dalej? Pan wspomniał o wyborach europejskich, wcześniej samorządowe, trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, no chociaż też trudno je tak sprzedać, każdy je będzie sprzedał jako sukces w pewnym sensie. To jest szasa się sejmików, miasta, powiaty, gminy. Wybory europejskie będą takim bardzo, przyzgadzam, takim bardzo czytelnym pokazaniem, czy Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jest poważną alternatywą po bądź co bądź 8 miesiącach od wyborów dla władzy, czy też nie. Czy opozycja pójdzie podzielona na te wybory, czy pójdzie osobno. Tu już jest inna sytuacja, inna specyfika tych wyborów, wyborów parlamentarnych, bo parlamentarne, no to wiadomo, partia numer 2, 3, 4 robi koalicję. I do tych wyborów jeszcze przejdziemy. Ale wybory europejskie jest czytelne. Nie ma pan takiego wrażenia, że wy tak po tych 8 latach się trochę zamieniliście miejscami i wy się możecie też jak po meczach koszulkami wymienić. Tak, jedni sobie wezmą konstytucję, a drudzy sobie wezmą jakąś inną koszulkę, biało-czerwoną, może Jesteśmy opozycją, więc robimy to, co robi opozycja. A opozycja ma zbójeckie prawo krytykować rząd. My robimy to samo, co rzeczywiście, to samo, co robili nasi poprzednicy. Oni mieli interwencje poselskie. Posłowie, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości mają to samo. Składali wnioski o odwołanie ministrów. Teraz jest wniosek o odwołanie ministra Sienkiewicza, więc to samo. No i ale to była interwencja poselska Dariusza Jańskiego, który zapytał się TVP, powiedziałbym, no ile zarabiali Michał Adamczyk, Marcin Tulicki, Samuel Pereira. Okazało się, że zarabiali bardzo dobre wynagrodzenia. W sensie myślę, że tak to można uznać. To chyba nie są te wynagrodzenia. Ma pan rację w 100%, tylko że tak samo albo jeszcze lepiej zarabiał Tomasz Lis, Maciej Orłoś, Piotr Kraśko, Beata Tadla. Ja widziałem te kwoty, one były podawane, więc to były Tomasz te same, zarabiał, lub jeszcze lepsze pieniądze. W dość tam chyba roczny okres, czy około tego 20 milionów złotych, tylko on był również producentem swoich programów, no i ponoć były ogromne zyski z tego programu, czyli więc to jest też kwestia tego. Porównywałem zarobki
jeszcze przypomnę nazwiska, Lis, Tadla, Kraśko, Orłoś, no to były zarobki absolutnie imponujące, porównywalne, czy nawet w przypadku Tomasza Lisa większe niż tych obecnych. To tam musielibyśmy jeszcze dokładnie okres czasu sprawdzić. Nie, no to w przeliczeniu. Bo tam to było na pół roku, tak? Czy tutaj to było w skali rocznej, ale też podawane było w skali, na przykład Tomasz Lis zrobił olbrzymie pieniądze w ciągu 8 lat współpracy z TVP. Więc no, zdaje się jest tak, że ci czołowi dziennikarze, ci frontmeni mediów publicznych zarabiają po prostu bardzo duże pieniądze, niezależnie od tego, kto rządzi. Więc to nie jest kwestia jakichś przywilejów zarządów PiSu, tylko w ogóle przywilejów dla dziennikarzy. Nie było go na antenie nawet, tak? Teraz wrócił, teraz się pojawił. Tak, ja podkreślam jeszcze raz, porównanie zarobków Michała Adamczyka i innych osób z obecnej TVP, czy dotychczasowe, jak pan może za chwilę powiedzieć, z tymi, którzy kiedyś tworzyli TVP, jak Lis, Tadla, Kraśko, Orłoś, okazuje się, że oni zarabiali również gigantyczne pieniądze. Panie pośle, zamknijmy klamrę tej sprawy, też odnosząc się do tego, że pan stwierdził, że zachowujecie się teraz jak opozycja, tak? Wtedy, bo jesteśmy opozycją. Opozycja. Ale chodzi bardziej o to, że mówi pan również o tych składaniach wniosków i dodaje TP, tych interpelacjach, interwencjach poselskich. Natomiast kiedy w Sejmie była pani komisarz Jurowa, no to pamiętamy, że pani marszałek Witek tłumaczyła jej, że teraz w Polsce mamy problemy z demokracją, tak, że to jest zamach na media. No, nie myśli pan, że trochę tak będzie znowu, że znowu robi się to samo, w sensie, że idziecie do Unii Europejskiej i mówicie, że w Polsce jest źle, to co według was robiła Platforma przez te 8 lat waszych rządów? Platforma szła do Unii Europejskiej, a tutaj Unia Europejska przyszła do nas, to pani Jurowa przyjechała do polskiego Sejmu, gdzie spotkała ją, raczej chyba przypadkowo, na korytarzu pani marszałek Witek i powiedziała, co powiedziała, więc to jest różnica. Tam Platforma, czy opozycja totalna szła do Unii, skarżyła, skarży pyta, bez kopyta, pamiętam takie wierszowanki z czasów dzieciństwa, a tutaj no, Unia przyjechała, czy Komisja Europejska przyjechała do Polski, więc to jest pewna różnica, którą uważam za zasadniczą. Może skarga była w innym miejscu, a teraz skargi podobna, tak to można nazwać. Nie wiem, no, jeżeli spotyka pan, jak rozumiem, raczej koincydencja, no, przypadkowo na korytarzu panią komisarz Jurową i na zasadzie pewnej emocji mówi, co się dzieje akurat w tym momencie, tego dnia w Telewizji Polskiej, to jest co innego niż składanie specjalnego monitu, wyjazd do Brukseli, branie udziału w jakichś tam komisjach Parlamentu Europejskiego, skarżenie się, występowanie, głosowanie przeciwko przyznaniu Polsce pieniędzy itd. No jednak ja dostrzegam klasyczną i wielką różnicę. Panie pośle, ostatnie pytanie w tym temacie, bo jeszcze, jak powiedziałbym, była ta stara TVP, czy też, nie wiem, jak to teraz się będzie dzielić, czy tam będzie to nazywać no TVP, co jest teraz, czy tam będzie stara TVP, czy legalna TVP, ale powiedzmy TVP sprzed czasów decyzji ministra Sienkiewicza. Kiedy prowadzono programy w telewizji publicznej, szczególnie TVP Info, używano terminu koalicja 13 grudnia. Wiemy doskonale, co się wydarzyło 13 grudnia, 42 lata temu. No i też w momencie tych zmian w TVP teraz podnoszono temat, że to jest jak stan wojenny, że to jest zamach na wolność słowa, na demokrację. No teraz pytanie do pana. Czy pan rzeczywiście w to wierzy, ale w takim sensie, że tak w 100%, że to jest porównywalne do tego, co było wtedy? No bo to jednak, mi się wydaje, że jednak powiedziałbym, czasy, kiedy do domów w nocy czy nad ranem przychodzili funkcjonariusze SB i wyciągali ludzi stamtąd siłą i też ginęli ludzie, do czasu, kiedy po prostu trwają jakieś tam przypychanki, no ale umówmy się, no to nie jest tak dramatycznie, jak wtedy to przeprowadzano, czy wyglądało, no to jednak też jeszcze w ramach demokratycznego mimo wszystko procesu, tak, gdzie była zmiana władzy, no to mi się wydaje, że no trochę chyba za daleko posunięte porównanie, tak to nazwijmy. A więc tak, wiadomo, kopiuj, wklej, na pewno nie. Z całą pewnością tutaj zgoda. Natomiast no, pan nie odrzuca pewnie kalendarza jako takiego. No, 13 grudnia ten rząd powstał. Mógł Donald Tusk poczekać jeden dzień, wtedy tych skarżeń by nie było, albo byłoby dużo trudniejsze, ale nie czekał, tak się spieszył do władzy i jego ekipa, że zrobili koalicję 13 grudnia, no to jest fakt, że takie są skojarzenia, no mógł poczekać. No, oni się nazywają koalicją 15 października. Nie trzeba było czekać do 13 grudnia, jak Platforma z PSL-em rządziła, no to do dziennikarzy o 6 rano, do właściciela
portalu Antykomor, portalu krytykującego prezydenta Komorowskiego, weszły służby specjalne, wsztyrano. Do redakcji Wprost przyszli ludzie z służb specjalnych, bo redakcja Wprost ośmieliła się pisać o aferze podsłuchowej, która potem zresztą de facto obaliła rząd Platformy PSL-u. Więc to nie jest naszą winą, że tego typu skojarzenia same się nasuwają. Ja nie mówię, że to jest kalka tego, co było, tylko rzeczywiście wtedy nie było Teleranka 13 grudnia, pamiętam dobrze, miałem wtedy 18 lat i byłem studentem pierwszego roku Uniwersytetu Wrocławskiego. Teraz do nie tylko Teleranka, tylko bardzo wielu programów nie ma i to tak być nie powinno. No, ale nie ma też pan wrażenia, że to wygląda też tak, że w kontekście porównywań do PRL-u to się pojawia ciągle, zresztą stare TVP, bo przecież wiadomości były porównywane do dziennika telewizyjnego. Opozycja mówiła, prawda, że Gomułka, że PRL w naszą stronę. No, trudno się dziwić, że teraz szereg osób ma skojarzenia z 13 grudnia, bo rząd powstał 13 grudnia. Jestem absolutnie przeciwny przenoszeniu w 100%, jak powiedziałem, kopiuj, wklej, to nie jest żadna kalka. Natomiast, bo Marek Suski mówił już o reżimie, też tak prześmiewczo mówił na komisji, że pewno, Jaruzelski też bronił demokracji. Na pewno retoryka obecnych władz czasami może przypominać retorykę władz stanu wojennego, no ale gdyby to zrobiono inaczej, gdyby to zrobiono ustawą medialną, gdyby to zrobiono spokojnie, przecież pewnie nikt by nie miał pretensji. Ktoś ma większość sejmową, rządzi, przyjmuje ustawy, czasem nawet nie w ciągu dnia, tylko nocą, przyjmuje ustawy i robi z mediami co chce. No, możemy to krytykować, ale to taka jest rzeczywistość. Gdyby to zrobiono w ten sposób spokojnie, a nie na zasadzie trochę na rympał, trochę po bandzie, jednak na zasadzie im szybciej, tym lepiej, no to by tych zarzutów nie było. Nie ma pan wrażenia, że to już jest efekt tego, że już od kilku lat ta sytuacja z mediami publicznymi była, powiedziałbym, nadzwyczajna, no bo Rada Mediów Narodowych to jest zupełnie nowe ciało. Ciało, które nie jest zawarte w Konstytucji. Ciało, które oczywiście nie zostało przez ten Trybunał Konstytucyjny, jeszcze powiedziałbym stary, ocenione negatywnie, w związku z tym mamy tu domniemanie konstytucyjności, no ale to wszystko jest tak na krawędzi, bym powiedział, faulu, tak to nazwijmy. No ale, w związku z tym, ale jeżeli pan dostrzega źdźbło w naszym oku, to proszę dostrzec belki wielkie w oczach naszych politycznych przeciwników, no, którzy ewidentnie, jeszcze raz powiem to samo, jadą po bandzie, łamią prawo, omijają prawo. Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich mówił, że nie wolno mediów publicznych zmieniać bez zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Został ministrem sprawiedliwości ten sam człowiek. I nagle okazało się, że nie trzeba zasięgać opinii. No ale to wychodzi na to, że i wy, i nowy rząd macie tak naprawdę, według tego, co pan mówi, prawo w takim dość głębokim, ale jednak poważaniu. Znaczy, zwracam uwagę, że to obecny rząd, który miał formację, którą tworzą, przez 8 lat miały pełne usta konstytucji, praworządności, przestrzegania praworządności, prawa, obrony prawa. Przychodząc do czego, no to, to prawo łamią. No ale to pytanie teraz, że co, że no skoro wy nie mieliście tego w ustach, to znaczy, że jesteście lepsi, w sensie, że nie jesteście hipokrytami chociaż? My pokazujemy, że ci, którzy krzyczeli konstytucja, konstytucja, teraz jak przyszli do władzy, tą konstytucję obchodzą, teraz bo ją łamią. Konstytucję. Przecież ci, którzy nas zwalczali, mówili, że jak oni dojdą do władzy, będzie inaczej, będzie lepiej. No, mam wrażenie, że znacznie gorzej. Szanowni Państwo, ja się trochę uśmiecham, ale to jest po prostu polska polityka. To ja też się trzeba w tym żyć, żeby to zrozumieć. Ale polska jeszcze polityka, która w symbiozie jest z polskim dziennikarstwem, panie redaktorze. To prawda. Aczkolwiek jeszcze przejdźmy do tego obecnego tematu wyborów europarlamentarnych. No bo rzeczywiście, tak, mamy dwie sprawy na wokandzie, które zresztą omawialiśmy jeszcze niedawno w tym studiu. Pakt migracyjny, sprawa również z Ukrainą w Unii Europejskiej. No ale mamy gdzieś w tle taką wizję przyszłości Europy. Mamy wizję nowych traktatów. To oczywiście jest na razie, bym powiedział, bardzo w tej fazie. Powstają różne raporty, które analizują sytuację Europy, też możliwości ekspansji Europy na nowe kraje. Mamy w Polsce, bym powiedział, taki podział partii, gdzie mamy Unię Sceptyczną Konfederację, mocno prounijną
tę koalicję 15 października, ja to nazwę, natomiast niektórzy wolą inaczej to nazwać, ale powiedzmy w większości rządowej już tak mniej żartobliwie. No i mamy PiS, które jest partią momentami uniosceptyczną, ale też momentami mam wrażenie prounijną, taką, wy byście się chyba nazwali uniorealistami. Tak, dokładnie. Tak, tak. W związku z tym, jaki powinien być program partii, bym powiedział, właśnie gdzieś bliżej waszego kręgu i Konfederacji. No i w ogóle, jak według pana, polska państwowość powinna się odnosić do tego, co się teraz dzieje w Unii Europejskiej? No, po pierwsze, pragmatycznie. Trzeba z Unii Europejskiej korzystać, trzeba stamtąd brać środki finansowe i mieć wpływ na decyzje, które tam są podejmowane. Natomiast trzeba widzieć i wiedzieć, że tam każdy kraj, czy to są wielkie Niemcy, wielka Francja, czy przy całym szacunku znacznie mniejsza Dania, czy no jakikolwiek, walczy o swoje interesy, bo w XXI wieku, w trzeciej dekadzie XXI wieku, cały czas głównym drogowskazem dla poszczególnych krajów jest ich interes. Unię traktują jako taki instrument, o którym można mówić piękne slogany, piękne frazesy, piękne słówka, ale de facto jest to instrument do realizacji własnych interesów. I tak my, jako Polska, obecnie kto Polską rządzi, oczywiście to nie jest obojętne dla mnie i dla naszych telewidzów, ale z całą pewnością obecnie kto w Polsce rządzi, Polska powinna traktować Unię Europejską jako coś, co trzeba dla Polski wykorzystać w każdym wymiarze i w sensie politycznym, geopolitycznym i finansowym, ale też jako instrument walki o własne interesy, tak jak to robią inne kraje. No to rozumiem, że jaka ewentualnie wizja traktatów, czy wizja przyszłości Europy powinna być dobra dla Polski? No bo mamy różne, mamy federacyjną wizję, mamy Europę ojczyzn, no mamy, powiedziałbym, cały czas żywy spór o to w ramach Unii Europejskiej, no i też takiego mnóstwa straszenia, tak? Jedni mówią, że zaraz Unia się rozpadnie przez rosyjskie wpływy, a drudzy mówią, że zaraz Unia pochłonie państwowość i będzie koniec państw narodowych. Więc gdzie w tym wszystkim taka recepta na to, żeby ta Unia funkcjonowała dalej i funkcjonowała dobrze? Pan dosyć schematycznie to przedstawił. Rozumiem, że to jest na potrzeby tej rozmowy, ale ja jakoś specjalnie tendencji, uwaga, federalistycznych nie widzę. Ja nie lubię tego słowa, ono nie jest dobre. To jest centralizacja, nie federalizacja. Centralizacja, więcej władzy do Brukseli, to jest centralizacja, a de facto w praktyce politycznej to więcej władzy dla Brukseli oznacza więcej władzy dla Berlina, w ogóle dla największych krajów, czyli no Niemcy i Francja. To oczywiście będzie kosztem Polski, obojętnie, jeszcze raz powiem, kto Polską rządzi. Więc także w interesie tego rządu powinno być, żeby te zakusy ograniczać. Ja się bardzo cieszę, że nasi oponenci z Platformy PSL-u głosowali jak my, chociaż mieli inne zdania publiczne, ale przed głosowania głosowali jak my. Tu chodzi o odrzucenie tych poprawek rewolucji ustrojowej. No to panie pośle, skoro głosowali jak wy, to może to nie jest, nie wiem, agentura, coś takiego, bo pamiętamy te słowa Jarosława Kaczyńskiego z mównicy sejmowej do Donalda Tuska, gdzie oni w ogóle przyszli na ty, tak naprawdę, mówiąc do siebie nie, z tej oni mównicy. Byli na ty od zawsze. Od zawsze, no ale zawsze tak powiem, publicznie do siebie tak zaczęli się zwracać do mównicy sejmowej w takim istotnym momencie. Kiedyś politycy Kongresu Liberalno-Demokratycznego byli gośćmi Kongresu Premiera Centrum, tam wieki temu, 30 par lat temu. Takie były początki III RP. Natomiast wracając do tego tematu, zobaczymy, co będzie dalej. To, że głosowali tak jak my się z tego bardzo cieszymy, tylko posłowie Lewicy i przedstawicielka ruchu Hołowni w Europarlamencie głosowali za tymi zmianami, za tą rewolucją ustrojową Unii, która kompletnie Unię zmienia. Natomiast zobaczymy, co będzie robił rząd, kiedy no, będzie to się decydowało. Na razie, na Radzie Unii Europejskiej, rząd to przepuścił niestety. Natomiast zobaczymy, co będzie dalej, jaki będzie kształt konferencji międzyrządowej, no i potem, jakie będzie głosowanie w polskim parlamencie, bo jednak udało się nam taką poprawkę odrzucić, która sugerowała, żeby te wszystkie zmiany traktatów były załatwiane na forum Unii Europejskiej, żeby już nie było opinii państw narodowych. Na szczęście ta opinia wyrażana przez rząd, przez parlament, przez referendum, zobaczymy jaką formę Polska wybierze, będzie. Tak słuchając pana mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński i Donald Tusk trochę jakby z jednego zęba politycznego wyszli, a potem ten opozycja solidarnościowa, więc tak pewno z jednego obozu się wodzi. Panie... Co więcej, w roku 90. obaj popierali Lecha Wałęsę na prezydenta Polski. A w 2002 roku w wyborach samorządowych Prawa i Sprawiedliwości i Platforma Obywatelska miały własną koalicję. Poza Warszawą, gdzie byli w kontrze i wtedy Lech Kaczyński te wybory wygrał, prawie w pierwszej turze wygrał, w końcu w drugiej, ale pan miał rację, był popis, w wyborach samorządowych był popis, potem to się zmieniło. Szanowni Państwo,
To był popis. Oczywiście, że tak pół żartem, pół serio. Jeszcze jedno pytanie. Jak pan ocenia właśnie popis Zbigniewa Bońka na Twitterze ostatnio, bo rzeczywiście było gorąco. Nie no, Zibi mnie tam szarpie czasami. Chyba się jakoś tam lubimy, a kto się lubi, ten się czubi. No, pokazał moje zdjęcie, kiedy się przebieram do przejażdżki rowerowej. Natomiast to nawiązał do moich dyżurów poselskich w mediach publicznych, akurat Polskiej Agencji Prasowej, więc mu odpowiedziałem, że żeby nie wołał wilka z lasu, bo że tak powiem, ustawię jego i pana Najmana, z którym ma się ścigać, bo nie kontra Najman, i to może nie na rowerach, tylko na speed rowerach, czyli taki, tak powiem, a la żużel coś. No, żartobliwa polemika ze Zbyszkiem Bońkiem, jak zwykle. Szanowni Państwo, to był, jak już wspomnieliśmy, ten słowo popis na koniec roku, choć ja ostanę przy żużlu. Bardzo Państwu dziękuję oczywiście za obecność i zachęcam do komentowania, lajkowania, subskrybowania. Szczęśliwego Nowego Roku Państwa i naszym gościem był Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo. Do tego roku, dziękuję bardzo.